Był człowiekiem bezpośrednim i przede wszystkim, co on, jak kogoś zatrudniał, jeśli komuś powierzał jako stanowisko, jakieś stanowisko, to do tego człowieka miał wielkie zaufanie. Przecież ja przyszedłem do kurii, będąc młodym człowiekiem, przecież gdzieś 30 lat, 31 lat. No, wpierw byłem notariuszem, później byłem wicekanclerzem, później kanclerzem. No, ale powierzał od początku pewne zadania do wykonania i to dla nas było zdziwienie takie, że biskup no, ma zaufanie i starsi księża nawet patrzyli, no tacy młodzi, a on na nich się opiera, bo przecież nas było więcej wtedy, był ksiądz biskup, ksiądz kardynał Dziwisz, byłem ja, był ksiądz Gasidło, no troszkę może starszy, ale był biskup Pieronek, więc to wszystko było, że on wciągał tych nas w prace kurialne, tym, że każdemu zlecał jakieś inne zadania, a przy tym no, była taka serdeczna atmosfera. To nie było zależność, że jesteś urzędnikiem kurii i jest biskup twój przełożony. Nie, to było widać, że to jest biskup i to jesteś kapłanem, któremu on powierza zadanie i cię czasem o zdanie pyta. I to dla nas było, dla młodych, że on nas pytał się już o zdanie, no i później stale, że umiał wysłuchiwać zdania innych. Oczywiście, że miał inną czasem koncepcję i czasem nasze te zdania były głupie, za przeproszeniem, jak się później okazywało, ale nigdy nie ośmieszył cię. Wysłuchał i powiedział, no słuchaj, ale w tej sprawie ja mam inne zdanie, wiesz, bo to mi się wydaje, że to tak a tak wyglądał. I on zawsze jakąś rzecz, jaką się mu przedstawiało, to on mówił całościowo jakoś, że ta rzecz u mnie była jakaś taka jednostkowa i taka napięta, a u niego była całościowo i to wtedy całkiem inaczej nie jedna sprawa wyglądała. Przede wszystkim ojcem i tu, zresztą to często powtarzał, brał przykład z księcia kardynała Sapiehy. Mianowicie kuria dla księdza była otwarta cały dzień. Tam nie było, że ksiądz musiał dzwonić, zresztą wtedy wiadomo, że telefony nie były tak znowu częste i nie można się było łatwo połączyć, ale ksiądz, który przyszedł do kurii, do księdza arcybiskupa, a później kardynała Wojtyły i ksiądz kardynał był w tym dniu, to nie było, żeby on go nie przyjął. Że kapelan czy ktoś powiedział, no przyjdzie kardynał, dziś jest zajęty, przyjdź za dwa dni czy trzy dni albo za kiedy. To tego nie, takiej możliwości w ogóle nikt nie przyjmował, bo on był otwarty. Oczywiście, że były godziny przyjęć, no a poza godzinami przyjęć, kiedykolwiek ktoś przyszedł, to zawsze był do dyspozycji. I to, co u niego było, że on w czasie rozmowy, nawet jak ktoś przyszedł no, poza jakąś kolejką, nigdy nie pokazał, że się spieszy, że gdzieś coś ma załatwić gdzieś indziej, to już, no to niech, że ksiądz powie, już to, no nie, tylko spokojnie wszystko, tak jakby czekał na tego księdza, tak jakby ten czas miał dla księdza poświęcony i tyle czasu, ile ksiądz miał. Także to się dało u niego bardzo wyczuć. I to wprowadził on, no, oczywiście zawsze powoływał się, że biorę przykład z księcia Sapiehy i to muszę powiedzieć, że tego nam inni księża zazdrościli. Zazdrościli. Mówię, jak wy możecie... I często nawet księża, którzy czasem było tak, żeśmy byli z biskupem i był jakiś ksiądz innej diecezji. I oni mówią, ty słuchaj, jak wy możecie tak bezpośrednio sobie tak z biskupem rozmawiać, bez jakiegoś dystansu, bez nawet żartujecie. Ja mówię, no czyli widział, że my nie szanujemy go. Nie, oczywiście szanujecie, ale macie jakieś takie... Nie ma dystansu. Nie było. Nie było, bo on nie stwarzał takiego dystansu.